Dzień dobry. Dzisiaj w Etanii z jednego szczególnego powodu, bo zgrałem bardzo fajnego moda do Gridmoda. Nie zdradzę jakiego. A dlaczego zaczynam z Monstro Slangiem? Halo. A dlaczego zaczynam z Monstro Slangiem? Bo zgrałem moda na dodatkowe synergie i może z tego coś naprawdę fajnego wyjść. Aby fani, bo często jej na kanale po prostu nie ma, a Spacebarem można się fajnie pobawić. Jakby ta książka i ta mechanika, że za Soul Hearty używa czary, jest naprawdę, naprawdę OP. Szczególnie jak się dostanie Eraser. Więc no, chciałbym spróbować coś z tym zrobić. To już nie chodzi o same wispy, tylko tu chodzi o to, że można tego samego spacebara kilka razy używać, kosztem prawie że niczego, więc no jestem bardzo chętny się tym pobawić. A grid mode, bo więcej itemów stoi na piętrze, przez co może będzie większa szansa, że dostanę jakąś synergię. Ogólnie się dostaje mniej itemów, nie mówię, że tutaj więcej się dostaje, ale mam większy wybór. Że mam dwa itemy w sklepie, dwa itemy w treasure roomach, jeszcze Angel Lil, no to na piętro mi wychodzi około z 4 itemy? Jak się kasa będzie zgadzać? Tego nie jestem pewien ile dokładnie, no po tym piętrze zobaczymy. Dobra. W sklepie? Tego Mystery Gifta bym chciał. Wezmę tego Mystery Gifta i go kliknę w jakimś Angel Dealu może. Bo Secret Roomu, oj Boże, nie chcę mi się szukać. Na Grid Modzie to nie ma jakby sposobu, żeby znaleźć. Po prostu trzeba na ślepo rzucać bomby po ścianach. Monster Slug to sam z siebie tu keruje. Ale ja tu chcę synergię. Kupiłem sobie dwa klucze, żeby mógł tą skrzynkę jeszcze otworzyć. Bo skrzynki to są mega fajne. Albo mogą mi dać połówkę serca, albo mogą mi dać, no nie wiem, jakiś boski chest, że nagle dostaję dwie dychy. Ach, chesty w tej grze. Okej, nie mogę go zabić, bo on ciągle te pająki respi. Może się najpierw go pozbędę. No. O, wszystko poumierało. O, a to mi da... No, Spear of Destiny, nieźle. Mam jakiś damage na close combat. Dobra, i teraz tak, biorę to. Wchodzę sobie do treasure roomu, w którym mamy inner eye. Nie wiem, wezmę, no mój fire rate poszedł do śmietnika, ale no jest tych strzałów chyba więcej. O, to jest ten god chest, o którym mówiłem. Oddało mi klucze, dobra, idę dalej. Mogę teraz wejść od razu do treasure roomu, od razu do sklepu i mogę tak zrobić dwa razy. O ile nie dostanę żadnej złotej skrzynki nigdzie. Prayer card. Okej, okay. Najpierw bym tych wysadził gości. Potem bym sobie tą skrzyneczkę otworzył. O! Kolejny Monstro Slang. Ja bym chyba wziął to. Tak na razie. Myślę, że tak będzie najlepiej. I teraz, może mam bardzo wolny charge rate, ale mam Spear of Destiny, więc mi to nie przeszkadza. Mogę po prostu do gościa podejść i go zabić. O! To jest bardzo dobry trinket. Wezmę go. A i jeszcze dzięki temu boxowi mamy ulepszone efekty tych trinketów. Tutaj nawet myślę, czy nie wziąć tego, czy nie wziąć Noah. To ja kupię tego Noah. Bo on jakby, jak sobie tutaj przeczytamy, prevents quality 1 items from spawning. Quality 0, przepraszam. Więc mogę dostać lepsze itemy i jeszcze żadnych spacebarów nigdzie, co nie jest do końca dobre, żadne spacebary. Ale dobre jest... daj mi to, to jest dobre. I dobra, i teraz bossy, to sobie najpierw naczarżuję. Wow, zanszytowałem go, okej. Okay. Ten Immaculate Heart bardzo mi się tutaj przyda. O, wow, do dziury wpadłem. Dobra, nie widzę co się dzieje przez te dziury. Dobra, pozdychało wszystko. Dostałem Devil Deala, no dobra, wejdę. False PhD i Wispy. To i to. I jeszcze trochę tego. O! O! Dzięki! Dało pick-upy jeszcze, chciałem bardziej niż to. Oj. Przez przypadek. No dobra, niech będzie. Range lock może być. To teraz jeszcze zejdę tu na dół. Okej, myślałem, że będzie jakaś skrzynka czy coś. Może tu? Tu są devil chesty. Jest dead cat, którego szczerze nie chcę, bo mnie zbije do jednego zdrowia. I będę musiał health upów szukać. A na to pieniędzy nie mam. Dobra, ja bym jednak spacebary chciał. Ja wezmę sobie tego klipa, bo chciałem sobie poszukać jakichś spacebarków śmieszniejszych. I synergii. Synergii jakiś, coś. Papa fly. I bomby. Żadnych synergii na razie nie znajduję, no nie podoba mi się to. To jest skrzynka, która oddała. Teraz tak, tu, może być secret room. Nie ma. Aha, czyli secret room jest w pokoju końcowym, okej. No i to jest to strzelanie na ślepo, co mówiłem, że nie chce mi się. Plus mój fire rate nie istnieje. Sigil of Baphomet, o mój Boże, daj mi to. Sigil of Baphomet jest OP. Dobra, jakiś tears up? Coś? Nie no, już zrobię tak nawet. Deep pocket jest dobra, plecak też. No plecaka grzech nie wziąć. I teraz ze Sigil of Baphometem mogę sobie wbiegać w przeciwników o tak i to ich będzie zabijać. Dobra, zatrzymaj to. Potrzebuję zdrowie sobie kupić. Bardzo unsafe gram z tym mieczem, ale no to ma potencjał na duży damage. Szczególnie z tym Sigilem, że teraz nie mogę obrażeń dostawać i mieć full mele. Dobra, na ciebie to... Prawie go złącztowałem. Teraz Deala. Okej, ten fire rate mnie niski dobija trochę. Czy ten inner eye był dobrą decyzją? Tak.
Owszem, może czarżuję pół dnia, ale zabiłem go, poradziłem sobie, więc nie ma co narzekać. Znowu Dead Cat, ale Technology. Technology bym wziął. Tylko co tu robi Technology? To jest moje pytanie. Nie wiem, wiem, że mam jakąś synergię w końcu. Yo! Dobra. Nie jest to z moda, ale jest to fajne. Dobra, Treasure Room, Hot Bombs i Damage Up. Dobra, mnie tu bardziej Secret Room interesuje już. To jest jeszcze Golden Coin. Teraz trochę za tym Golden Coinem pobiegam. Dice Shard wezmę. Tears Upa też wezmę. Mój Fire Rate jest normalny. Let's go. Ja bym nie Dice Shardował itemów, tylko użyłbym tego aspektu D20. Jak głupio to może nie brzmieć? No, myślę, że tak będzie najlepiej. Bo mogę dostać skrzynki, a skrzynki to dużo lutu i dużo więcej pieniędzy niż to, co leży tutaj. Tylko muszę się natrzymać się z dala od tych pieniędzy. To jest haczek. Dobra, te technology kosi, nie? Kosi fest. Szkoda, że synergia nie jest moda, ale coś to mamy takiego przyjaciela. Jak coś, to będę mógł coś pokazać. Bynajmniej synergię, które mnie ciekawią najbardziej. O, okej, dobra. Jest dość sporo tych monet, ale ja tu jeszcze bossa muszę wyczyścić. Ale tych kosi. Taka fala. Fala obrażeń. Okej, po jednym z głowy. Trzech lokich, jakie to jest tanki. Dobra, z jednym sobie dam radę. Dobra, i teraz to jest jedna skrzynka, która dała mi Clotiego. Clotie jest dobry. To nie mam pojęcia, czy pay to win działa na grid mode. Może nie działać. Joker. Dzięki. Nie muszę diabłowej fali robić, ale i tak zrobię dla fanu. Miałem nadzieję na więcej skrzynek, ale no dobra. Jezu, ile ja biję. Dobra, w Venture Dealu już byłem. Counterfeit penny! Dobra, ja już trinka tu nie zmieniam. Nie ma mowy. Dobra, daj mi to. Tutaj coś? Nie. Tu? Tutaj jest Soul Heart. Tutaj jest Secret Room. Z trapdoorem, dzięki. Dobra, to idę dalej. Tutaj mamy Haunta, a tutaj mamy Sakwę. Charge'owanie przez damage. To nie jest głupie. Wiem, że też nie głupie byłoby wysadzić tych ziomków. Dychę dał! Dzięki. Teraz już kluczy nie potrzebuję. Ja bym poszukał jakiejś synery. O, nie no. Nie mogę. Chociaż mogę to wziąć. Mogę zrobić tak. Szkoda, że Bafometa nie mogę mieć. Bo bardziej mi zależy na dużej ilości pieniędzy, przez co dużej ilości itemów, przez co mogę może większą szansę na synergię mieć. Może tutaj coś znajdę fajnego. Number Magnet. Capricorn tutaj. A nie, w Treasure Roomach byłem. Pomyliło mi się coś. No dobra. O, Angel. Star of Bethlehem, dziękuję. Jak to działa? Co? Ej, dobra, nawet jak nie znajdę żadnej synergii, to ja tu wstawiam, nie? Nie ma mowy, że ja tego nie wstawiam. Co to jest? D20? Mogę. D20 się pobawić troszkę. Tylko pokaż mi jedną rzecz. Curse of the Blind, dzięki. Tutaj klucze i bomby. Nie pamiętam, jak się breakowało grę D20, bo tego nie robiłem. Nie wiem. Czemu mi to w wispy pozamieniało? Co? Co się stało właśnie tutaj? Przecież to jest D20, to mam je rerollować, a nie kasować. Dobra, to ja chyba nie będę ryzykował. Próbuję jeszcze raz. No i pokasowało wszystko. Dziwne. No to dużo kasy straciłem, no ale no dobra. Chwila. Ile? Jak szybko defa zabije tym czymś? Ja one-shotuję wszystko tymi laserkami. O! Golden Hearta jeszcze miałem, dzięki. Dobra. Vengeal Dealu. The Mind. Niech będzie. I dobra. To jeszcze sobie zerknę do exitu. Tutaj nic nie ma. Daj mi to, daj mi to. Aj, boli to. Nie wiem, zroluję. Nie wiem, przecena. 2, 3. Nie, tu HP mi daje. GB bug. Ten flycatcher będzie lepszy. No dobra. Żadnej synergii nie znalazłem. To powinienem coś tutaj pokazać. Później co to skasuję i tym, co mam pokładał ultragrida, bo nie mogę się powstrzymać. To jest takie OP. Dobra, dajcie mi chwilkę. Dobra, mamy Brimstone. Co się dzieje? Przepraszam? Yo! Dojdę przez Uroburusa, nie widać co się dzieje, to chwila, zrobię tak. Yo! Ale OP. Znaczy Monster Slank i Brimstone mają już synergię, tylko trochę dodnam. Dobra, jakby z tym Cursed Eye wyglądał? No i tutaj takie króciutkie troszkę, ale mogę tak strzelać, tak wcześniej to puścić. Ciekawe, ciekawe. Czy ja przekraczam jakiś limit, że to takie krótkie? Możliwe. Dobra, Anti-Gravity. Przez technology to nic nie robi, to chwila. Dobra, teraz? Yo, co jest? Okej, okay. Teraz sobie później to technology dodam z powrotem, by było fair. Dead Onion ma jakąś dziwną synergię, że jakiś wielki taki jeden leci i się odbija. Tylko nie mam na czym to przetestować, ale ba, też spoko, spoko. I jeszcze jeden item bym chciał jakiś pokazać, to chwila, najpierw remove. Dead. Sad Bombsy, jak to by
Widzę, że też sandbombsy mają synergię. To ja wejdę, żeby się nic nie odbiało. Jak postawię bombę, to miał lecieć baraż. Nie mam pojęcia, jak się rezbi przeciwników. Przeczytałem, że bomby jakby leci ten baraż tirsów, tych tego tam pierścień. Że naprowadza się na przeciwników zamiast... Chociaż tu będą przeciwnicy może? Tu? O, co to? O, no oprócz tego, co miałem, to nic tutaj. Niestety, no nie udało mi się nic znaleźć, ale chociaż coś udało mi się pokazać. Dobra, jest nasza synergia z powrotem, OP. Tylko muszę jeszcze serce jakoś ogarnąć. O, jest, dobra. Jest nasza OP synergia z powrotem. Idę skopać Ultra Grida, bo na Ultra Grida przygotowałem coś ekstra. Jak mi dacie przecenę, to was zatłukę. Widzę, że się rozumiemy. Poczekam na Star of Bethlehem, on mi daje 16 damage'a tak troszkę. Ale to bije. Ojoj. Umarł. Tak, to był jedyny powód, dlaczego zacząłem grać Gridmouta. Wzady Boy of 87. Tym jakże przerażającym aspektem kończymy ten odcinek. Dziękuję wam za obejrzenie, za wysłuchanie, za uwagę i chwila. Nie. 0,2 obrażenia mi brakowało, jak wejdę tutaj, no to nie. Nie. Nigdy nie mogę dostać idealnych obrażeń. To dziękuję wam za obejrzenie, za wysłuchanie, za uwagę i strzała.